Cześć i czołem ludziska, witam was w kolejnym odcinku oczywiście z Satisfactory. Moi drodzy, tak patrzę sobie na te moje podstawy ekonomii, pobierania surowców, wydobywania właściwie. I jeszcze raz z góry dziękuję oczywiście za wasze fantastyczne komentarze. Po prostu rad waszych tipów wszelakich nie ma końca i naprawdę bardzo mi się to podoba. Dzięki wielkie jeszcze raz. Oczywiście ja do tych rad się zastosuję w mniejszym lub większym stopniu, chociaż dzięki bardzo za informacje na temat tego, że będą coraz większe spadki FPS-ów ze względu na rozbudowę fabryki w jednym miejscu, tak? Że dobrze jest rozciągać produkcję, pozyskiwanie zasobów jakby po całej wyspie, tak? To tam tak to zostało ujęte. Ja oczywiście to wezmę do siebie i wiecie co? Ja też sobie tak łaziłem, zbierałem właśnie kwiatki, nie? Tak chodzę, zbieram kwiatki i zastanawiam się w ogóle, nie? No bo ja tu mam drugie źródło, żyłe żelaza, tak to mogę nazwać, tak jest, ruda żelaza jest tutaj. Bo tak, patrzę na te wszystkie surowce, które pozyskuję, tak? Niby wszystko fajnie, ale myślę, no tak, no jeśli później, w późniejszym etapie gry, no na pewno będę potrzebował podstawowego surowca, który będę przetwarzał, na przykład jeśli chodzi o żelazo, tak? Będę to żelazo przetwarzał, robił z niego powiedzmy płyty żelazne, później wzmacniane płyty i no domyślam się, że później będą coraz bardziej skomplikowane te elementy, tak? Więc automatycznie ja będę musiał pozyskiwać większą ilość tego żelaza, tak? Robić osobne linie i tak dalej, więc myślę, że kurczę, no można byłoby zacząć od tego, że postawiłbym sobie tutaj drugą wiertnicę, ponieważ tak, ta wiertnica tutaj pobiera mi oczywiście żelazo, tak? Super, fantastycznie. Ono trafia sobie do huty, super. I tutaj robią mi się żelazne płyty. No super, no wspaniale, no to jest jakby oczywiste, ale z żelaza mogę jeszcze robić przecież te żelazne pręty, więc myślę, że dobrze byłoby, żeby druga linia wytwarzała mi właśnie coś takiego, te żelazne pręty. Czekajcie, jeszcze coś mi mówi. Aha, już wiem, przypomniało mi się, był komentarz odnośnie menu budowlanego. Aha, i dodaj do listy zadań, tak, że ja mogę kliknąć jak to ten plusik. O proszę, no naprawdę stary, uratowałeś mi życie, bo powiem ci, że to była tragedia. Ja kurczę, może nie mam sklerozy aż takiej, ale spamiętanie tego, kurczę, tego potrzebuję, otwieranie tego menu budowlanego i tak dalej, no to było trochę irytujące. Na teraz, no to panie kierowniku, tak to my możemy, wiecie, budować, nie? A czy ja mogę przypisać dwa? Aha, mogę. I mogę sobie co, zmieniać między tym? Tak to wygląda? Beton, żelazo. Aha, nie, teraz to mi pokazuje jakby sumaryczną. A w ten sposób to działa. Dobra, super. Ogarniam to bardzo świetnie. Bardzo mi się to podoba. Więc dobrze, ja myślę, właśnie, kurczę, moje wielkie odkrycie. A, jeszcze jedno wielkie odkrycie. Za dużo tych odkryć. Po kolei. Ja mam teraz tak, budowę bazy, logistykę i badania terenowe. Przyjrzałem się w ogóle tym badaniom terenowym. To jest w ogóle jakiś nowy warsztat, tak, który będę mógł postawić. Maszyna analizy molekularnej. I to mnie bardzo ciekawi, bo tu będę miał jakiś skaner obiektów. Ja myślę, że ja bym to chciał. A dlaczego? Dlaczego sobie o tym pomyślałem? Wiecie, myślałem, że najpierw uderzę właśnie w tą logistykę, rozdzielacze transmisyjne i tak dalej. Chociaż no właściwie nawet dałoby radę, bo tych płyt bym miał, surowców w ogóle do wszystkiego bym miał wystarczająco dość. Ale myślę, żeby zacząć od tego. No tylko, że ja będę potrzebował do tego śrubek. Tak jest. A śrubki robi się z żelaznych prętów, więc dlatego dobrze byłoby postawić tutaj drugą linię, która by mi robiła żelazne pręty. I z tych żelaznych prętów będziemy robić to. No śrubki, oczywiście, że tak. Ale co wam jeszcze chciałem pokazać? Czekajcie, bo ja tu mam... O, super, teraz tak na to patrzę, to ja tu mam trzy źródła żelaza. Teraz jedno, no jedno okupowane, drugie, trzecie. Świetnie, super, już mi się to podoba. Dobra, o, czekajcie, co to jest? A nie, to sobie zebrałem. Tu była ta malina, czy coś tam. Czy jagoda, jakie tam było. Ja tutaj gdzieś sobie chodziłem. O, proszę bardzo. Pięknie. I tak idę sobie, zbieram te kwiatki. Właśnie tak zbierałem te kwiatki. Rozglądam się, jaki ten świat jest piękny. I patrzę, dziura w ziemi, nie? Ja tam nie szedłem dalej, bo chciałem wam to... O, grzyby. Biorę.
Do czego są grzyby? Nie wiem, ale się dowiem. Na pewno. Ja tu nie wchodziłem, bo się zastanawiam, czy tu będą jakieś straszne mopki, czy mnie ktoś będzie chciał zjeść. Czekajcie, nie mogę się powstrzymać przed zbieraniem tych grzybów. Pozbieram je. Na pewno na coś mi się przydadzą. W późniejszym etapie jest więcej tych grzybów. Co to jest? A, też grzyb, tak? Dużo grzybów. Okej. No i właśnie, odnośnie takiej eksploracji... Czekajcie, ja się może najpierw porozglądam, żeby mnie tu nic nie... kurczę, nic nie zjadło. Ale widzę, że jest okej. Dobra, zbieramy grzyby. Ja się domyślam, że jak wyczytałem o tym, tych badaniach i eksploracji tam, to co będę mógł odblokować, ten nowy warsztat... o kurde, czekajcie, jakiś pająk zły. Iż ty bo! O, umarł. Kurde, ja myślałem, że to jakiś twardziel będzie organy obcych. Kurde, tego nie miałem, tak? Nie miałem czegoś takiego? Chyba nie. Nowa rzecz. No, no i tym bardziej byłoby trzeba zrobić to... stanowisko badań, tak? Bo ja bym chciał sprawdzić, co tam można w ogóle robić w tym. Czy tam, no domyślam się, że pewnie jest jakieś, nie wiem, opracowywanie technologii, tak? Czy coś w tym stylu. Że to będzie coś takiego. Dobra, mamy 200 ponad tych grzybów, myślę. Na razie nie będę kombinował. Ale z chęcią się tu jeszcze rozejrzę. Czekajcie, ta cholera wylazła stąd. Czy tu jest coś godnego w ogóle uwagi? Tu są jakieś skały, to są same skały, grzybów. Dużo grzybów. Dobra, przynajmniej wiem, tu jest jaskinia z grzybami. Fajnie, tam się coś świeci. Ja lubię, jak się tam coś świeci. Co tu mamy? Tu nie ma nic ciekawego. Oś ty, bo... Akurat mi się zapisywało. Umrzyj, cholero. No ten był jakiś twardszy. Jeszcze jeden. Kurde, a skąd on się... One z góry zlazły, cholipka? Kurde, panie kierowniku. To było straszne. Nie powiem, trochę się spociłem. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiejś większej ich mamusi albo coś w tym stylu. Bo domyślam się, że będzie mi bardzo smutno. Wiecie, tu się coś gdzieś się... O, to. Tu się coś świeciło, właśnie. Co to, panie, co to jest? Coś na mnie warczy? Nie. To jest Somerslop PWT. A, czekajcie, no to ja muszę chwilę... Aha. Asia mówi, żebym to zebrał. No dobra, zebrałem i co? Dziwny obiekt obcych o nieprawdopodobnym, a jednak znajomym kształcie. Praca w toku, analiza nie przyniesie ci korzyści. Niech mi ktoś to wyjaśni. Poproszę w komentarzach, please, bardzo. Co to jest w ogóle i do czego mi się to przyda? Nie musicie do końca mi spoilerować, ale powiedzcie, jak bardzo to będzie przydatne w skali od 1 do 10. Może w ten sposób. Chyba, że taki napis dali, że póki co jakby nie można z tym nic więcej zrobić, tak? Że to będzie, nie wiem, w późniejszy po update'cie. Zresztą właśnie, mówiliście mi, że za niedługo jest jakiś update, update numer 5, tak? Jak dobrze pamiętam. Kurczę, no muszę popatrzeć, muszę się rozejrzeć, co to jest za update. Bo będzie fajnie, co on tam będzie dodawał. Choć i tak nie odkryłem praktycznie jeszcze nic w tej grze. I co mnie mega cieszy, bo jestem tak napalony na tę grę jak Sasin na wybory. No normalnie szaleństwo, nie? Tak. Czekajcie, coś tu na mnie warczy. Ja nie lubię, jak coś na mnie warczy, halo? Liście, dobrze. Liście mogę pozbierać, żeby lepiej widzieć. Coś tu warczy, o, to jagodę bierzemy. Nie, to jest ten wielko... Sztybo! O Jezu, a nie, to ty jesteś. A ja cię kojarzę, gościu, przecież ja z tobą już walczyłem. Gin, hamie. Bęk. Dobra, ciebie mamy z głowy. Jeszcze masz tu jakiegoś kolegę? Chyba nie. Jak daleko jest dom? Kurde, nie pokazuje, ale jest po drugiej stronie tej jaskini. Czekajcie, o, tu znowu coś warczy. Oj, cwaniaku. O, dobra, po gościu. No dobra, jak na razie kosmici tutaj nie robią zbyt wielkiego... jakby zbyt wielkiego zagrożenia, tak? Myślałem, że te pajączki będą jakimiś hardkorami, może coś, jakieś pluły kwasem. Ale okazało się, że nie, że są lamusami. Bo tam też coś chodzi. Nie wiem, co to było. Co my tu mamy? Ruda żelaza. Dobra, tu mamy kolejne dwa złoża
Rudy żelaza. Świetnie. To się bardzo fajnie zapowiada. Ja na pewno w późniejszym etapie gry będę chciał dostarczyć tą rudę żelaza do siebie, do domu. Czyli rozumiem, kurczę, no to ja pewnie bym mógł to zrobić tutaj górą. Wiecie, taśmociąg puścić. Ślimak. Ślimak, ślimak, pokaż drogi, gościu. Bierę. Bierę zielonego elektroślimaka. Pyk. Dobra. Tam jest zielono. A co tam się świeci? Bo tam. Co to jest? Czekajcie, to jest żelazo. Tam to co to tam jest? Jakoś dziwnie się inaczej świeci. Ja chcę zobaczyć. O, tu mamy. Co to tam? Aha, to były orzechy. Też bierzemy orzechy. Czekajcie, coś tu. Z której strony znowu coś na mnie warszy, tylko nie wiem z której. O, stay, dobra. To już wiem z której. Aha, to znowu ty. Jestem ciekawy, do czego będą te ich kurcze pancerze. Czy ja będę mógł zrobić jakiś dla siebie, wiecie, pancerz kompozytowy czy coś takiego? No fajnie by było. O, to jest wapień, tak? Tak, to jest wapień, dobra. Tu mamy źródło wapienia. Myślałem, że to będzie coś ciekawszego. A tam co to jest? Uwa, ty, panie, tyle ciekawych rzeczy. O, ślimor. Z tego co widzę, to jest ślimor. Wiecie, bo ja tak gnam jak głupi, a... przypominam, że... Wiecie, ten zawodnik wygląda jakoś inaczej. O, zdecydowanie wygląda inaczej. Wiecie, ja może zjem orzecha. Bo ja się nie mogę czuć za pewnie. Dobra, dobra, ja może pokonałem te... te pajączki. Oko. Pokonałem te zwykłe, które tu ganiają, ale ten jest, nie wiem, podejrzany. On wygląda podejrzanie, zwłaszcza z tym, co ma na głowie. Łomatko, i on jeszcze strzela do mnie. Kurde, ty. Jezu, co to ma, namierzające, czy o co chodzi? Ale mi sieknął. Iż ty, bo. Cholero. Giń. Franco, no żeby w bohatera strzelać ogniem. Jak tak można? Dobra, kurde, no to już trzeci kosmit, jakiego tu poznałem na tej imprezie. Co to tam jest? To jest... Znowu wapień. To są orzechy, które zbieram, dobra. A to jest ślimak. Chodź, panie ślimaku, pan idziesz ze mną. Bo pan mi się na pewno przydasz. Nie wiem jeszcze do czego ty się przydasz, chłopie, ale na pewno mi się przydasz. Właśnie, właściwie teraz jak tak patrzę, noc jest fajna, bo o wiele lepiej widać te... ślimaki, o i czekajcie, tu mamy chyba znowu te jagody, tak? Jagody? Nie, liście, jagody, są jagody, dobra. Bierzemy jagody i chyba tu widziałem jeszcze w krzaczorach też jagody. No, dlaczego tak łażę i wędruję? Pisaliście mi właśnie o tym, że eksploracja to jest też bardzo ważna część tej gry. Budowanie oczywiście fabryk i tak dalej, to wszystko. Jak najbardziej, ale eksploracja to jest totalnie, totalnie ważna. A, i o tej, jak to było, jak mi to nazwaliście, antygrawitacja, tak, że można elementy, jak dobrze zrozumiałem, że elementy można w powietrzu budować, coś w tym stylu, że postawię jeden i na przykład pod nim postawię jeden, na nim postawię drugi, i mogę ten z dołu skasować i nic się nie stanie, tak? Jeśli to dobrze zrozumiem, jeśli tak, no to kurczę, no z jednej strony spoko. Jak sobie tak o tym myślę. Kwiatków trochę nazbieramy. Bo to dobrze się pali. Jeśli zresztą też, jak tak biegnę do domu, to mogę coś pozbierać. Jeśli ta antygrawitacja, o której mówiliście, to tak działa, no to właściwie spoko. To będzie bardzo duże uproszczenie, jeśli chodzi o... kurczę, wspinaczki, tak? Bo ja się zastanawiam, bo jest dużo, dużo punktów wysokich i tak dalej. I chyba wiem, o co chodzi, tak? Też pisaliście mi coś o fundamentach, żebym zbierał właśnie dużo betonu na fundamenty. I rozumiem, że chyba tymi fundamentami będę mógł robić jakieś wieże albo coś tam wysokiego, żeby się gdzieś wspinać, tak? O, ślimak. Właśnie, to jest ten ślimak, którego ja widziałem nad swoją bazą. I się zastanawiam, jak się tu dostać. To już przynajmniej wiem. O, ty, wielki koleś tam chodzi. Ja stąd widzę. W ogóle, kurde, widok, no bajerancki. Czekajcie, tak, tu się dostarcza miedź. Tam jest wapień, dobra, tam jest zielono i z tego, co mi też pisaliście, tam jest trująco, więc tam mam nie iść. Dobra, to na razie tam nie idę.
Na pewno muszę zeskoczyć na dół i się wziąć do roboty, wiecie? Eksploracja eksploracją. O, czy ja się zabiję spadając stąd? Może się najpierw uleczę, co? Zjemy orzechy. Ciekawe, ile jestem w ogóle w stanie wytrzymać. Jaką wysokość upadku. Bardzo interesujące. Zaraz to sprawdzimy. Mały eksperyment. O, nic się nie stało. Spoko, myślałem, że będzie gorzej. Dobra, ogarnęliśmy to. Czemu tu się nic nie dzieje, przepraszam? Właśnie, jak tam u mnie z prądem? No tak, bo ja zacząłem... Kurczę, przecież, że tak, ja zacząłem wytwarzać tą biomasę. Ja dużo tej biomasy wytworzyłem. Tu mam płatki. Które widzę, że ogromnie zaspokajają moje potrzeby energetyczne póki co. Ja sobie tu dorzucę jeszcze coś. Co tu znalazłem? Grzybnia. Aha, tak, z tą grzybnią coś mam zrobić. Dobra. Co chciałem robić? Te całe badania, tak? Badania terenowe. Wybierzemy sobie ten cel. Czekajcie, no to tak, ja bym już tu mógł coś wrzucić. Dobra, tu mamy full. Płyt mamy full. Czyli potrzebujemy po prostu śrubek. Dobra, czyli jak ja potrzebuję śrubek, to ja muszę sobie postawić wiertnicę. Nie, to jest winda kosmiczna. To mi na pewno nie pomoże. Wiertnica. Brakuje mi czego? Brakuje mi płyt. Płyt, a moja fantastyczna fabryka tu wytwarza płyty. Właściwie przestała, bo jest pełna. Kurczę, ja tu chyba będę musiał jakieś skrzynki zamontować, myślę, przy tym. Skrzynka to się nazywało pojemnik. To było chyba w organizacji, tak jest. Pojemnik. Żeby była ciągłość produkcji. Myślę, że sobie tu na razie postawimy gdzieś z boczku. Gdzie tu jest wyjście z tego? Aha, tutaj, tak. Powiedzmy, że postawię to tu. I zrobimy sobie tutaj, o tak, proszę bardzo. Świetnie, dobra. Czyli to nam się tu już gromadzi. Zbudujmy, tak, zbudujmy kolejną wiertnicę. Jaki był plan? Kolejna wiertnica jest tu. Czego mi brakuje? Aha, ja nie mam przenośnej wiertnicy. Hello. Ja muszę ją wytworzyć przecież. Tutaj, tak? W warsztacie. Przenośna wiertnica. Dobra, no to ja... Nie, to może od razu dwie postawię. Dobra, tak to zróbmy. Bo w końcu mam tutaj dwa źródła żelaza. Tu i tam. Więc myślę, że to od razu zagospodarujemy. O, tu mamy jedno. I tu byśmy mieli, powiedzmy, drugą, tak? Tak, ja wiem, ja jeszcze muszę prąd tu oczywiście podłączyć i wszystko i tak dalej. Co muszę zrobić w kolejności? Aha, huta. Tak jest, my potrzebujemy pieca hutniczego. Mamy tu piec hutniczy. A myślę, dobra, tu sobie go postawimy. Od razu sobie to połączymy. Pyt. I konstruktor. Oczywiście, że tak. Przecież ja potrzebuję konstruktora. Dobra. To może my tu trochę wywiniemy z tym, bo zaczyna mi brakować miejsca. Tego, co widzę. Ja myślę, że tutaj będzie chyba ok. Taśmociąg. Fantastycznie. I ty, mój drogi, będziesz robił śrubki. Super. Za to... Nie, czekajcie, ja coś skiepściłem teraz, jak tak o tym myślę. Tak, zdecydowanie tak. Przecież tu będą tak, tu będą wychodziły sztaby żelaza. Ty, stary, musisz robić przecież żelazne pręty. Hello. W ogóle, chociaż... nie, dobra. Bez kombinacji. Najpierw żelazne pręty. Ja muszę postawić drugi konstruktor. No to nie wiem, postawię go tu może obok. A właśnie, czekajcie, bo się zastanawiałem nad jedną rzeczą, której nie sprawdziłem. Czy ja mogę budować jedną maszynę na drugiej? Chyba nie. Kurczę, myślałem, że będzie taki bajer w ogóle, nie? Dobra. No to teraz bym musiał zrobić to w drugą stronę. Tak go obrócimy. O. W miarę równo. Pyc. Tak. Dobra. I z tego do tego. I ty będziesz dostawał pręty i proszę mi robić śrubki. Dobra, teraz wypadałoby tu podłączyć jakiś prąd. I pytanie, czy mi nie wywali za chwilę korków. No to się dowiemy, to na pewno. Ja tu w ogóle pewnie postawię osobny słup.
Bo tu muszę podłączyć. Ile elementów? Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde, wafel. Coś czuję, że mi chyba wywali te korki. Zróbmy to tak. Ciebie do ciebie. Na tym słupie sobie podłączymy wiertnicę i hutę. Tak. Ty gościu dostaniesz, ty będziesz zasilał konstruktory. Super. Ciebie podpinamy do tego słupa, tak? Wszystko działa. Wszystko działa jak trzeba, przepraszam bardzo. Dzieje się tutaj coś? Halo. O, proszę bardzo. Dobrze, kolejna linia produkcyjna jest. Muszę tą latarkę wyłączyć. Okej, no dobra, no to tutaj będą mi się tworzyły śruby. Spoko. Dobra, ja miałem właśnie popatrzeć. Czekajcie, konsum 31. 40 MW maksymalnie może być, tak? Ja nie wiem, dlaczego tu pokazuje max 52? No nie wiem, na razie jest ok, czekaj, wszystko... Aha, dobra, ja już chyba wiem dlaczego. No właśnie. Przecież, że tak, bo mi ten konstruktor przecież stanął. Jak ja go odpalę, to będzie lipa. Będzie lipa bardzo. Czekajcie, no to ja muszę pomyśleć... Ja muszę postawić nową spalarnię. Ja muszę postawić nową spalarnię biomasy, którą postawię, kurde... nie, no dobra, no to trzeba już trochę odsunąć. Powiedzmy, postawię to tutaj. Ja ją muszę całkowicie postawić... podłączyć do całej tej imprezy tutaj. Nie mam kabli. Jak tak można żyć? Dajcie spokój. Kurde, no to właśnie... no to ja wytwórnię kabli też bym potrzebował. Zróbmy nieco kabli. O, wytwórnia. Kurczę, no osobną linię do wytwarzania kabli, ale przewodów też potrzebuję. Czyli musiałbym zrobić jedną na przewody. To kurczę, by się przydały, przydałoby się drugie źródło miedzi teraz, jak o tym myślę. Bo raczej jedna mi nie wydoli. Może się sobie zbierzemy. Dobra. Czy ten słup jest kompatybilny? Jest. Hyc, panie słupie. Idziesz tu. Ten słup już jest maksymalnie. Ten zresztą tak samo. Słuchajcie, ja tu coś skiepsiłem z całą tą moją imprezą energetyczną. Ja to muszę zrobić inaczej. Jak my to zrobimy, ja tu postawię jeszcze jeden słup, tak, i teraz robimy to tak, F, ten kabel zasila, ten jest podpięty tam, dobra, ja tego tak nie chcę, tego kabla i tego kabla się pozbędziemy, dobra, was podłączymy, tak, ty i ty będziesz tu. Ty idziesz tutaj, ten ma wolne miejsce i łączymy to tak. Dobra, teraz to powinno mieć ręce i nogi i tu muszę dorzucić najlepiej biomasę. No tak, korki wywaliło, bo to jest oczywiste. 70. Super, no to dobra, to teraz mogę odpalić, zobaczymy czy mi zacznie wywalać korki czy też nie. Tu jest beton. Beton sobie zabiorę. Tu mamy przewody, też sobie zabiorę. Dobra, i teraz właściwie powinny działać wszystkie moje urządzenia i pobiera mi 38, widziałem, że było 43, 48 nawet. No, to już by mi dawno wywaliło korki, gdybym nie postawił tej spalarni. Okej, dobra, czyli mamy to ogarnięte, super, świetnie. Tu sobie dorzucimy kwiatków. Tu jest okej. Aha, dobra, to ja bym tej biomasy musiał co nieco zrobić jeszcze. W międzyczasie w oczekiwaniu na śrubki, chociaż sam też śrubki będę mógł robić, tak jest. My przyspieszymy temat, zrobię trochę kabli, bo na pewno się będą mi przydadzą. Okej. Kurde, ile ja tych śrub mogę zrobić, masakra. Dobra, ja chciałem zrobić, biomasę liście, tak. Przetworzymy te liście, które zebrałem.
Jestem ciekawy, czy z tej grzybni będzie można robić jakąś biomasę. A może to być jakiś inny efekt? Dobra, biomasę mamy zrobioną. Gitara. Ja miałem popatrzeć tak, jak idzie mojej fabryce ze śrubkami. 132 śrubki, ja ich potrzebuję 300. Dobra, przyspieszymy procesu. Sam też nieco szarpnę. Nie idzie to najwolniej, a właściwie prętów trochę pod ręką mam. I teraz myślę tak. Czy robią mi się pręty, tylko ja nie mam dostępu do samych prętów bezpośrednio. Bo one wszystkie będą schodziły na śruby. I dobrze byłoby zrobić jeszcze tą trzecią, żyłę, tak. Żyłę żelaza, odpalić ją, piec hutniczy i tam, żeby się robiły pręty. No. To by miało sens, wam powiem. Dobra, będę już tego miał dość. Przewezmę to, co tutaj mamy. Pewnie, że tak, super. Śrubki niech się robią, bo na pewno mi się jeszcze do czegoś przydadzą. Czerwony guziczek. Lubimy czerwone guziczki. Leć, guziczku. Proszę bardzo. Leć, jesteś wolny. Dobra. Pozwoli, właśnie. Co ty do mnie mówisz, Aśka? Okej. Tutaj. Czy jestem w stanie to postawić? Dobra, Asia, idź w cholerę. A, utwardzone płyty. Dobra, to teraz sobie zrobimy utwardzone płyty. Wzmocnione, przepraszam bardzo. Do których brakuje mi czego jeszcze? Śrubek. Ale spokojnie, tu już linia produkcyjna imienia Javora działa. Mamy śrubeczki. Więcej wzmocnionych płyt. Super, dobra. To mamy i możemy zrobić mam. No to robimy mam. Tylko czekajcie, jak to... Aha. Jest coś takiego, tak? Ja bym sobie to postawił, żeby to tak mieć, powiedzmy, że pod ręką. Na przykład tutaj. Co ja tu mogę zrobić? Maszyna analizy molekularnej. Organy obcych. Płatki kwiatków. O, badania nad płatkami kwiatków. O, grzybnia, super. Zobaczmy, bo tych grzybów trochę nazbierałem. O, czyli rozumiem. A, i tu się badają badania. Co my się... Badania ukończone. A, nowa receptura, tak? Że ja mogę robić, rozumiem, biomasę z grzybni. O, co to jest? Tkanina. Tkanina, a tu jest... Co to jest? Właściwości medyczne? Że ja nie mam tego mglejarka, tak? No tego nie mam. No dobra, to tu na razie czekajcie, co ja mogę pobadać? Wróć. Elektroślimak. Ja mam nawet 4 elektroślimaki. Dawaj, badamy ślimaki. Co powie mi ślimor? Nie ślimaku. Nowa część. To znaczy co? Żółte fragmenty energetyczne, fragment energetyczny, co to w ogóle jest? O matko, 25 utwardzonych, wzmocnionych płyt. No 100 kabli to tam akurat nie problem, ale tych płyt bym musiał trochę zrobić. Skanowanie ślimaków. Aha, bo ja tam jakiś skaner chyba mogę zrobić, czy coś takiego, to pewnie będę mógł skanować, żeby je znajdywać. Kurde, też fajnie. O, i to badanie już trwa 2 minuty. Czyli to coś ważnego. O, a to już 5 minut. Co to jest? Podkręć produkcję. Podkręcanie wydajności. Ciekawa rzecz. Dobra, że przyleciał, bo go słyszałem. Składniki odżywcze. O, czy ja mogę wykorzystać orzechy? Co mi się tu pojawiło? Mieszanka odżywcza. Ja muszę mieć jakieś dziwne coś, jeszcze inne dziwne coś. I przewody? Jakąś mieszankę odżywczą. Ciekawe, co to będzie. O, to też mamy, czyli to też mogę tutaj pobadać. Aha, to ja dobra, to ja muszę wszystkie 3 pobadać, tak? I to będzie ta mieszanka żywności. Spoko, dobra. Właśnie, płatki kwiatków. O to się z nimi rozchodzi. Że co, że ja będę mógł co z nimi zrobić? Na biomasę może? Co to jest?
Pistolet malarski, poważnie. I magazynki z farbą. Kurde, panie. A że co, że ja będę mógł sobie malować, tak? A dobra, okej, okay, no to taka chyba trochę kosmetyka, bym powiedział. Aha, i właśnie, pancerz obcego. To mnie ciekawi. Bo tu widzę, o, to drzewko jest nawet dość spore. Skończyliśmy. I co my możemy zrobić? Analiza strukturalna. Nagroda, aha, że biomasa z tego będzie można robić. No dobra, niech będzie. Organy obcych, to też mogę tutaj, widzę, przebadać. Co mi to powie? Też biomasa. O, ale to mogę już zbadać, bo mam jeszcze. Zaraz to sprawdzimy. Pęk, tu się pojawiło coś nowego. Plus 6 okien ekwipunku. Super, czyli dobra, zaczniemy polowanie na obcych. Kurde, 2000 przewodów, nieźle, grubo. Inhalator leczniczy, lala, coś nowego do leczenia będzie. Organy będę potrzebował, obcych, tak, jakieś coś. Dobrze. A co to jest? Udoskonalenie skanera obiektów. Też fajne. Dobra. Chyba wszystko pobadałem. Już nic tu raczej za bardzo pobadywać nie mogę. Chociaż nie. O, to mogę zbadać. Trochę grzyba i dużo biomasy, ale jakoś przeżyjemy. Co mi to da? Really? Spadochron? Kurde, nie wiem, jak wysoka ja bym musiał skakać, żebym potrzebował spadochronu. Ale dobra, no może faktycznie się do czegoś później przyda. Zobaczymy. Śrubki śrubkują się, świetnie. No jak się śrubkują. Kolejny krok w karierze mojej tutaj jako inżyniera to jest tutaj. Logistyka, tak. Ja się muszę zająć logistyką, to na pewno. Ponieważ te rozdzielacze taśmociągu. To brzmi dobrze. O, no i tu są te fundamenty. O, i fundamenty nawet bym mógł... O, a dlaczego by nie? Bo ten cel możemy ogarnąć od razu. To płyt, betonik. Leć, mój drogi. Mhm. O, proszę. I to są te fundamenty, tak? I tu jest, że niby... Aha. Czy ja mogę sobie teraz budować różne fajne rzeczy? Betonu mam w cholerę. Jak to wygląda? O, proszę, takie coś. Na przykład co, ja stawiam tak. Aha, i stawiam na tym coś drugiego, tak. I co, i na przykład teraz odchodzę, niszczę ten dolny. A, taka antygrawitacja. No, czyli tak jak się spodziewałem. No kurczę, poniekąd spoko, bo można tak budować w nieskończoność. Nie trzeba szukać wejścia na takie wysokie urwiska, bo mógłbym po prostu zrobić rampę. Dobrze, ciekawie to brzmi, zdecydowanie. I jeszcze ciekawie wygląda. Tu są rampy, a tu są, czekajcie, 8 razy 4, 8 razy 2, 8 razy 1. Aha, że to jest taki płaski. I po prostu sobie, no okej, okay, spoko. A co to są? Ściany. A, ja bym jeszcze mógł ściany budować. Właściwie nie wiem po co. Chyba, że później, nie wiem, jakieś ataki obcych są, czy coś w tym stylu. Żebym się musiał ścianami obudowywać. Co ja bym jeszcze... Aha, czekajcie, co ja bym chciał zrobić? Ładunek wystartował. Kapsuła powróci za 30 sekund. Aha. Cokolwiek to znaczy. Ło, leci. Aha, czyli rozumiem, że ja nie mogę nic wynajdować, póki ona sobie tam poleciała i jeszcze... A, dobra. Płyty sobie zabiorę. Właśnie, ja chyba muszę wstrzymać konstrukcję śrubek na chwilę. Teraz tak jak o tym myślę. Ja mam mało prętów. Ja się domyślam, że ja tych prętów chyba potrzebowałem do logistyki. Tak, nie pomyliłem się. Resztę mamy. Super, to będziemy mieli ogarnięty pierwszy poziom. O, czekajcie, aha, to mogę połączyć. Dobra, to sobie wrzucimy i płyty. To połączymy. Dobra, czyli brakuje mi trochę prętów. A, że ty robisz na bieżąco, tak? Dobra, tu nie, nic nie wchodzi. Zajmie pręty. Mnie chyba szybciej będzie. Ja mam jakieś sztabki żelaza w ogóle przy sobie. 9. Ja je mogę przerobić na pręty. Zaraz to zrobimy.
Żelazne pręty. Dawaj, stary. Bo nie dużo mi ich trzeba. Ile? 28 sztuk. To moja prześwietna fabryka. No, czyli kurczę, no jest tak jak mówiłem, że kurczę, muszę zrobić kolejną linię produkcyjną na trzecim źródle żelaza i pociągnąć na pewno te dwa źródła, które tam były z drugiej strony jaskini. Bo widzę, że ja tego żelaza, widzę, że tu wszystko stoi żelazem, a to jest jakby sam początek gry, więc kurde, damn, nie wyobrażam sobie, co się będzie działo po prostu później, nie? No ale dobra, okej, no. Mnie to pasi. Jest wyzwanie, jest przygoda, jest super. No i leć, stary, nie? Bęki, mamy logistykę. Nowe budynki, ulepszenie gracza. Budynki tutaj mamy, tak. Podnośnik taśmowy transportuje do 60 zasobów na minutę, używany do przenoszenia zasobów pomiędzy piętrami. O, no to tym bardziej, to by mi się przydało. Ja bym to mógł postawić tutaj. Z góry na dół. Jakbym pociągnął taśmociągi z tamtej strony od tych dwóch żył żelaza. Kurde, plan na przyszłość, że łomatko. Dobra. Jeszcze bardziej się podjarałem. Ja cię kręcozole, ja mam jeszcze drugi slocik. Pyszności, to ja sobie mogę... Nie, nie tak to chciałem. Pójdziesz tu? A ja nie chcę tak, ja bym chciał... Aha, że to muszę manualnie wrzucić. No dobra, okej. Okay. Tak sobie to zostawimy. W razie jak chciałbym coś przegryźć. Czekajcie, bo ja tu gadu gadu. Ja tej biomasy narobiłem, a tak żeby mi się paliwko nie skończyło. Mam teraz ogromne zużycie energii. No, tej biomasy zaczyna ubywać. Jak tam moje płatki? Nie no, płatków mamy dość. Tutaj będę potrzebował biomasy. No, 99 to jeszcze ogólnie starczy. Ja będę potrzebował na biomasę. Ja na biomasę na pewno będę potrzebował liście. Dużo liści. Czekaj. Właśnie, czekajcie, kurde, bo ja postawiłem ten cały, ten mam, tak, ten mój, to moje laboratorium, a ja tu mam siarkę, a ja nic z nim nie robiłem. I co, no ja może, o właśnie, widzę już, czy, co ty mi tu pokazujesz? Nowe drzewo badań dotyczące sposobu samoobrony jest dostępne w mam. O, i to mi się podoba. Kurde, ale chwila, moment, halo. To było tylko takie jednorazowe źródełko, tak? Damn. Czyli rozumiem, że eksploracji ciąg dalszy, to ja będę musiał się więcej, kurde, nabiegać ludziska. Ja myślę, że tutaj jest też, nie wiem, jak to nazwać, żyła siarki, tak? Że ja sobie tu postawię wiertniczkę i będzie impreza. A tu taki psikus. Damn, a czy ja mogę? Ruda miedzi, ruda żelaza, wapień. Kurczę. Ja myślałem, że ja będę mógł tą siarkę może wykrywać. Ale czekajcie, jak ona mi się dodała do badań, to ja muszę ten skaner stworzyć. No. Może dzięki temu skanerowi będę w stanie wykrywać siarkę. No bo to raczej by było przydatne, bo jak ja bym miał to tak randomowo robić, a domyślam się, że to pewnie nie jest jedyny surowiec, który w ten sposób mogę, nie wiem, odkryć, pozyskać czy coś takiego i będę odblokowywał jakieś nowe gałęzie badań. No, ludzie, nakręciłem się w opór na tę grę, nie? O Boże, jak ja bardzo, bardzo żałuję, że jej wcześniej nie szarpnąłem. Bo zapowiada się naprawdę, naprawdę tłusto i ciekawie. Kusi mnie, ale mówicie, że trujące, to ja tam nie idę. Idziemy właśnie, idę zobaczyć, jakie te badania mi się odblokowały. Ha, ile ja tych listków nazbierałem? Dobra, coś tam biomasy z tego zrobię. Także na razie kryzysu energetycznego nie będzie. O, zapomniałem. Chociaż nie. Na razie niech zostanie tak jak jest. Niech się trochę prętów żelaznych zrobi, bo ja mam ich w deficycie. Jest siarka, proszę bardzo. Co ja mogę zrobić z siarką? Ja ją mogę zbadać za 10 sztuk siarki. Taki koszt. Aha. New resource added to the resource scanner. Czarny proch. A nie, czekaj, ona teraz powiedziała, że nowy zasób został dodany do skanera. Czyli
Czyli jednak mogę siarką, nie muszę mieć tego badacza. Ojej. Ojej. A nie, myślę, że dalej będzie. 780 metrów, kilometr. Nie no, spoko, czyli siarka będzie jakaś do zdobycia, ale tam jest jeszcze coś. Pokażcie mi tę siarkę, co to tu było? O, właśnie, aha, to trzeba kliknąć, żeby utrzymać to okno, żeby to przeczytać. Węgiel. Węgiel, tak jest, ja będę musiał znaleźć węgiel. Czy ja nie miałem węgla? O, płatki kwiatków, mi jeszcze więcej, dobra. Zapomniałem całkowicie o tym. I pancerze obcych, właśnie, kurde, jeszcze coś mogę z tymi pancerzami obcych zrobić. Było organy obcych, właśnie, tutaj potrzebowałem. Co to się tutaj będzie działo? Co to jest? Okno ekwipunku ręka, kurde, no to będę miał trzecie okno ekwipunku. Ostre pręty zbrojeniowe. Prętownik. Amunicja. O, to jest broń. Broń dystansowa domowej roboty przeznaczona do samoobrony należy przeładować po każdym strzale. No okej. Okay. I tu muszę... Czego to potrzebuje? Wirników. Wygląda to ciekawie. Nawet bardzo. Dobrze, moi drodzy, ja wam powiem tak. Jak na domorosłego inżyniera, to jestem nakręcony totalnie. Ja wiem, ja wiem. Ja naprawdę wiem, ja to przyswajam, że to jest totalnie początek w ogóle gry. I że później będzie jeszcze dużo, 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 dużo innych rzeczy i że ta moja baza będzie musiała być pewnie ogromna. Ja będę musiał surowce sprowadzać z bardzo daleka, ja to ogarniam i jestem mega, mega na to nakręcony. I wiecie co, moi drodzy, w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, że te moje eksploracje, moje odkrywanie, moje budowanie wam się podoba. A jeśli tak, to zostawcie coś po sobie, moi drodzy. Łapek, subek, no i oczywiście przede wszystkim najważniejsze wasze komentarze. Jeśli chcecie mi coś podpowiedzieć, rzucić jakiegoś tipa, czy cokolwiek w tym stylu, pewnie piszcie, piszcie, jeszcze raz piszcie. A jeśli chcielibyście nie pisać tego w komentarzach, zawsze możecie wpaść na Discorda i tam też możemy na ten temat jak najbardziej pogadać. Ja chętnie z wami pogadam i was wysłucham. Także to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!